Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak być szczęśliwym, czyli po prostu powtórzymy temat, który jest wałkowany przez miliony ludzi na świecie od w ogóle dziesiątek tysięcy lat. No, każdy szuka tego szczęścia gdzie indziej i czasami w ogóle od dupy strony, co większość z nas doskonale o tym wie. Szczęście niby też jest czymś subiektywnym, bo dla kogoś szczęściem jest na przykład teściowa domu, w domu, dla kogoś innego szczęściem jest teściowa w piwnicy albo jeszcze głębiej, no wiecie, różnie. Natomiast jest to 5 takich sposobów, 5 punktów, które postaram się omówić z pewnej książki, o której za chwilę, i uważam, że są to punkty bardzo, bardzo uniwersalne, dlatego że wychodzą z troszkę innego założenia niż w większości przypadków mogłoby się wydawać. Tyle. Zapraszam. Być może jestem trochę zaspany, za co przepraszam, za moją pacjentę, a może i nie przepraszam. Dziewczyny dzisiaj dały potrzydziły trochę w nocy. Od drugiej w nocy wymyśliły sobie bliźniaczki, te 15-miesięczne, że sobie porozmawiają w swój sposób w łóżeczkach. No i tyle było ze spania, jeżeli chodzi o mnie. A jest teraz 5 z hakiem, jak to nagrywam i zaczyna mi tego snu brakować, ale dobra, nieistotne. Temat w ogóle, dzisiaj miał być co innego. Tylko tak, byłem w czwartek na przeglądzie w Gdańsku, co żeście widzieli w intro, na przeglądzie w związku z moją wrodzoną wadą serca, bo się urodziłem z takim czymś. Poskładali mnie do kupy i co kilka lat jeżdżę na przeglądy, powiedzmy, i jest ogólnie wszystko ok. Fakt, że troszeczkę muszę zwolnić tempo, sobie poukładać to wszystko. Chociaż to bardziej chodzi o ułożenie niż o po prostu maraton jeden wielki w moim życiu. Nieistotne, będzie o tym też film. W każdym razie, wiecie kochani, bo to jest tak. Rzecz kompletnie nieodkrywcza, bo myślę, że większość z was o tym wie, każdy, kto był kiedyś u lekarza, kto był w szpitalu, kto gdzieś ciężko chorował czy coś. Czekając na diagnozę, no to kurczę, pokora jest ogromna, nie? Powiem wam, że w momencie, kiedy leżysz na łóżku z podłączoną całą aparaturą z wszystkich stron, po prostu wiszą kable podpinane do ciała, no to nagle, kurczę, no, wielkie ego, wielka jakaś, nie wiem, idea, którą zbudowałem wokół siebie, no jest malutka i nieistotna kompletnie. I nagle dochodzi do mnie, co jest w życiu ważne, czego ja tak naprawdę chcę. I sądzę, że to nie jest oczywiście nic odkrywczego, przecież większość z nas doskonale o tym wie. Natomiast pomysł mi się pojawił na ten film, bo generalnie pisałem też o tym artykuł na moim drugim blogu, Wąska Ścieżka, którego pewnie większość z was nie zna. Zresztą tam długo nie pisałem, więc już teraz. Pisałem tam na temat książki. Czego najbardziej żałują umierający? To jest tytuł książki, albo polskie tłumaczenie. Autorką jest pani Broniwer. Nie wiem, czy dobrze to czytam. Link zostawiam do tej książki, do opisu, w opisie pod filmem. Możecie sobie zajrzeć, kochani. Pani ta jest pielęgniarką, która od kilkudziesięciu lat no jest też świadkiem zgonów masy ludzi, przebywa z nimi w tych ostatnich dniach czy miesiącach, tak, i na podstawie rozmów, jakie z nimi przeprowadziła, generalnie pytając się właśnie, czego najbardziej żałują w życiu, napisała książkę. I w tej książce powielają się no najczęściej właśnie pewne takie
rzeczy, których ci ludzie żałują. I teraz chodzi o to, że gdyby odwrócić ten punkt widzenia, to może się okazać, że można te pięć, powiedzmy, tych najbardziej, najgorszych rzeczy, które ludzie żałują, odwrócić o 180 stopni, czyli ich nie robić lub robić rzeczy odwrotnie, albo przynajmniej zwracać uwagę na to, tak? To może się okazać, że można żyć po prostu życiem szczęśliwym i spełnionym, tak? Ja miałem w życiu kilka sytuacji, że myślałem, że po prostu, że zejdę. Jedną czy dwie to były w ogóle takie masakryczne, że po prostu wręcz byłem przekonany o tym, że jestem już w dupie i za chwilę zdechnę. Strasznie to brzmi, ale tak było. I nagle... kurczę, no faktycznie coś w tym jest. Co o tym czytałem? Przyjrzymy się zaraz tym punktom. I tak jak mówiłem, no... Bycie szczęśliwym to jest rzecz subiektywna, ale jednak dużo, dużo gdzieś racji w tym jest, co pani ta autorka opisała w tej książce. Okej, to lecimy po kolei. Żałuję, że nie miałem odwagi żyć życiem lepszym dla mnie, a nie takim, którego oczekiwali ode mnie inni. No i tutaj w to, kochanie, wchodzi kilka rzeczy, tak? Bo raz tutaj chodzi o... No, znaczy, to chodzi też o samego siebie, tak? Mój idol, którego tutaj widać, w tym miejscu, mówił, kochaj bliźniego jak siebie samego, tak? I nie pomija tam nikogo, nie? W ogóle jest takie troszeczkę też przekonanie, znowu w kłamstwie, że w dwóch skrajnościach się poruszamy, bo albo po prostu myślimy wyłącznie o sobie, albo wyłącznie o kimś. A to, kurczę, nie ma tak być. I teraz chodzi tutaj, kochani, też o to, żeby żyć tym życiem takim, którego też ja chcę dla siebie, wraz z spełnieniem różnych marzeń swoich własnych, tak? A bardzo często jest tak, że sami się sabotujemy w osiąganiu swoich celów, swoich marzeń. A kochani, nie oszukujmy się, wszyscy z nas, tak? Wszyscy kompletnie mieli jakiekolwiek marzenia. No, nie ma takich ludzi, którzy nie mają marzeń, którzy nie mają swoich potrzeb, nawet tych najbardziej podstawowych. I odwaga, żeby nimi żyć, to jest tak naprawdę zgoda też na popełnienie błędu. No bo inaczej to się nie da. Ja na przykład sam siebie nie uważam za odważnego człowieka, absolutnie. Chodzi też o to, żeby... ważne, żeby otaczać się też ludźmi, którzy gdzieś jednak są w stanie nas podnieść, zmotywować. Dać takiego, wiecie, powera do działania. Po prostu czasami też w dupsko kopnąć, zwyczajnie. I to jest też tak, że w momencie, kiedy robisz coś więcej niż inni, jeżeli robisz coś takiego nieprzeciętnego, znajdą się ludzie, którzy gdzieś cię poprą, ale też tacy, którzy będą cię chcieli zgnoić na każdym kroku. Na ból dupy lekarstwa nie ma. Chociaż są tabletki. Widziałem zdjęcie w internetach, nawet gdzieś na moim Facebooku to wrzucałem jakiś czas temu. Tak czy siak, kochani, można się zatrzymać w pewnym momencie i dojść do wniosku, ja pierdzielę, tyle lat życia zmarnowałem, czy zmarnowałem, tak? I tutaj to się też dotyczy osób współuzależnionych. I tak, drogie panie, kurczę, no czasami naprawdę warto się zastanowić, czy warto się godzić na życie, które macie, tak? Do osób uzależnionych, no kurczę, czy warto się godzić na życie, które masz, czy naprawdę chcesz tak pić, chlać? No kompletnie nie przecież. No i doskonale o tym wiesz. I bez sensu się w kółko tym męczyć, katować. Coś w końcu trzeba zrobić, bo my żeśmy trochę śmierć wyparli. To jest w ogóle jakiś paradoks, bo w filmach i gdzieś ogólnie w popkulturze śmierć jest taka atrakcyjna. No, czy w grach komputerowych. Ja nie jestem wrogiem gier komputerowych, żeby ktoś mnie nie wyskoczył. Ale jednak jest ona przedstawiona w sposób taki dość atrakcyjny. I w ogóle filmy takie, wiecie, akcji z lat 80-tych, 90-tych, no to już w ogóle Rambo i inne sprawy były, nie? I ona jest tam taka dosyć fajna właśnie, nie? I okej, tylko że my nie wyciągamy tego, co idzie za tym. Czyli gdzieś są jakieś
No kurczę, przecież wszyscy w końcu dostaniemy łopatą przez dupę i w piach. No, no nie ma zmiłuj. Warto o tym myśleć częściej niż kurczę leżąc na łóżku z podpiętymi kablami i wtedy, tak? Kurczę, no szkoda tych dni po prostu. Przecież czas się nie cofnie kompletnie. To co było, to już jest tylko wspomnieniem w twojej głowie, ok? I koniec, kropka. No sorry, tak jak początek tego filmu. To już jest wspomnienie. Co prawda możesz go cofnąć, ale pierwszy raz, kiedy go oglądałeś, to już nie wróci, zwyczajnie. Warto naprawdę nie starać się wszystkich zadowolić. Ja mówię tak, czy ja jestem do cholery jasnej burdel albo zupa pomidorowa, żebym wszystkich zadowolił, żeby mnie każdy lubił? No nie. I pewnie, że mam z tym problem, bo w ogóle te 5 punktów, które ja tutaj teraz mówię, to nie jest tak, że ja nimi żyję i jest super doskonale. No oczywiście, że nie. Natomiast jest to taki pewien szkielet, którego warto się trzymać, na którym warto gdzieś swoje życie budować. No po prostu. Dlatego sięganie po swoje cele, marzenia jak najbardziej. Nie? Przecież ten dom, w którym ja teraz siedzę, budowałem sam. Jeszcze niespełna 10 lat temu dla mnie raz, że kompletnie nie umiałem, bo w ogóle przecież w budowlance nigdy nie pracowałem, to dla mnie pomalować pokój to było wyzwanie. I no po prostu. I do tego jeszcze forsy wiecznie brak. Pomalować pokój, no to było wyzwanie. Porażka. A dzisiaj siedzę w małym, oczywiście przytulnym domku, który po prostu urządzamy sobie z naszą rodziną dokładnie tak, jak chcemy. I co? Marzenie się ziściło. Znaczy nie się ziściło, bo też nie dajcie sobie wmówić czegoś takiego, że marzenia się spełniają. Gówno, prawda? Marzenia się nie spełniają. Marzenia trzeba spełniać. I to, kurde, nierzadko ciężką pracą. No po prostu. Ale warto. Oczywiście wiadomo, no w pewnych granicach rozsądku, o czym zresztą będzie w kolejnych punktach, ale naprawdę warto iść za swoimi marzeniami. Warto je spełniać. Po prostu. Też była masa ludzi, która mówiła, że czy ty się chłopaku wybudujesz w ogóle, weź zapomnij, nie? No, no to zrobię wam na złość i ułożę sobie życie. było o tym w jakichś drogowskazach chyba. Znaczy w 24 godzinach można sobie zobaczyć, się cofnąć. Podobnie teraz z tym, no moim marzeniem było utrzymywać się z pasji. Ja mam pasji kilka, ale przede wszystkim udaje mi się teraz łączyć dwie pasje. Czyli rozwój osobisty, rozwój duchowy, dzielenie się tym wszystkim i szeroko rozumiane internet rzeczy, czyli wszystkie gadżety, technologie, techniki informacyjne i inne rzeczy, no to jest też co mnie kręci. Udaje mi się te dwie rzeczy łączyć teraz też tutaj w tym, co robię. I chciałbym się kiedyś z tego utrzymywać. I znowu jest masa ludzi, przecież doskonale wiem o tym, że weź w ogóle, co ty robisz, bawisz się w tych internetach, weź się chłopie za robotę. Częściowo jest to też mentalność troszeczkę inna. I okej, ja to rozumiem, nie oceniam tego, nie? No ale teraz co? Będę znowu próbował wszystkich zadowolić? My, kochani, naprawdę bardzo często, ja to bardzo często też robiłem i pewnie zdarzy mi się do tej pory to robić. Że jednak, kurczę, te zachowania takie są byle dla wszystkich, nie? No trzeba, kurczę, takim zdrowym egoizmem żyć. Zdrowy egoizm jest na pewno przepełniony spokojem. No, także to by było tyle, kochani. Warto żyć swoim życiem. Zastanów się teraz, czy przypadkiem nie robisz wszystkiego, by każdego zadowolić, nie? I odpowiedz sobie na pytanie, co to jest burdel albo zupa pomidorowa. No, i najlepiej teraz zatrzymaj kilka sekund ten film i sobie na to pytanie odpowiedz. Czy jesteś burdel i zupa pomidorowa? I co? Już sobie odpowiedziałeś na to pytanie? Bo może jeszcze masz takie przekonanie, że no tak, jak masz dobre serce, musisz mieć twardą dupę. Jest takie powiedzenie, prawda? Nawet dość prawdziwe. Tylko znowu tak, to jest, kurczę, wygodna teoria, kochani. Bardzo często słyszę coś takiego, że on był za dobry i dlatego go wszyscy wykorzystali. Owszem, można tak być, że ktoś był za dobry i wiesz, no wykorzystał cię ktoś, no, wiesz, raz, dwa, trzy razy, pięć razy, ale nie całe życie, tak? Ja sam miałem niedawno takie sytuacje, że też jednemu panu dałem książkę bardzo fajną,
początki trzeźwienia miał, tam dopiero zaczynał terapię. Nie, będzie zaufałem, kurczę, będzie dobrze, masz książkę, poczytaj sobie, nie? Nie ma chłopa, nie ma książki, nie? Jeżeli to oglądasz, to pozdrawiam cię. Fajnie, gdyby książka do mnie dotarła z powrotem. No i co? I gdybym ja robił tak za każdym razem i straciłbym 30 książek, to co, byłem za dobry? Nie, byłem naiwny. Kochani, nazywajmy rzeczy po imieniu, jasne? Nie ma czegoś takiego jak za dobry człowiek. No jak można kogoś za bardzo kochać? No to jest niemożliwe. Zwyczajnie, no. Miłość czasami to jest też pieprznięcie ręką w stół, powiedzenie nie i dość, jasne? Bo to tak jak ja bym moim dzieciakom, no, pozwolił kompletnie na wszystko w imię miłości. Przecież wyrosłoby z nich stado dzikich małpiszonów. No sorry, ale tak by było, no. Przecież nie można w ten sposób. Miłość to czasami jest też nie. Dzieciak leci na ulicę pod samochód, to rykniesz na niego nie z po prostu egoistycznej złości, tylko z miłości do tego dziecka, żeby mu się krzywda nie stała. No, jakieś dziwne, skrzywione przekonanie mamy na temat miłości, chyba z tych romantycznych komedii, no bo nie wiem skąd to się wzięło. Czy też pewnie z religii, czy z źle interpretowanej religii, bo to jest bardzo częsty powód. No. Nie ma czegoś takiego jak za dobry człowiek i przestań to powtarzać, że jesteś za dobry, dlatego cię ktoś wykorzystał. Nie, jesteś naiwny. Jeżeli przez ileś lat cię ludzie wykorzystują, to przepraszam, ale jesteś naiwny. I nie obrażaj się teraz, bo kurczę, no, dowiedzieć się, że coś mi dolega, no to jest chyba dobra sprawa, bo można to zmienić, tak? Bo jak masz coś zmienić, jeżeli nie wiesz, że coś ci dolega? Tyle. Dobra, już lecimy do drugiego punktu. Żałuję, że pracowałem tak ciężko. To jest też jeden z takich powodów, które były bardzo często wymieniane w tych przemyśleniach ludzi, którzy już byli na tej ostatniej prostej, powiedzmy, tak? I no tutaj to troszeczkę, bo to nie jest tak, w pierwszym punkcie mówiłem o tym, żeby jednak szukać swoich marzeń, dbać o swoje cele, i tak dalej. I to też marzenia nie zawsze oznaczają to, że musisz zdobywać nie wiadomo jak wiele rzeczy, tak? Pewnie, że no, podstawowe rzeczy, no, żeby nawet bezpiecznie się czuć. To jest oczywista sprawa, tak? Natomiast zawsze trzeba sobie zadawać pytanie i stawiać wszystko na wadze. Czyli dzielić wszystko na zyski i straty, jakie masz, tak? Bo czasami po prostu nie warto. Ja ci powiem tak, to, co ja miałem, to, co straciłem, to, co poświęciłem, na przykład budując ten dom, czy rozkręcając teraz też ten kanał, to wszystko, no to wiem tylko o tym chyba ja i moja rodzina. I bardzo dużo mnie to wszystko kosztowało. Natomiast gdybym miał żyć tak cały czas, żeby po prostu gonić i osiągać wszystkie swoje cele i marzenia, no to absolutnie nie wiem. Przecież to do niczego dobrego by w końcu nie to prowadziło, no to nie da się tak. A zresztą nawet gdyby jakoś to się udawało, nawet utrzymać abstynencję i trzeźwienie w tym wszystkim, to ja nie wiem, czy warto. Warto żyć po prostu w takim tempem, tyle czasu pracując. Przecież ja pracowałem, słuchajcie, po 12-14 godzin na dobę, budując ten dom, bo jeszcze pracowałem na etacie przy tym. Nie codziennie, ale jednak. I prowadzenie tego wszystkiego tutaj, załatwianie materiałów, w ogóle masa pracy, pewnie, że górę pieniędzy zaoszczędziłem przez to, tak? Natomiast mówię, nie zawsze warto, a to kusi bardzo. I takie przekonanie czasami, wiecie, jak się z boku patrzy, że kurczę, no ktoś już tyle ma, a jeszcze ciągle goni, nie? Bo to się dobrze patrzy. Wiecie co, kochani? Tutaj zawsze trzeba jakieś dawki pokory mieć, bo my nigdy nie wiemy, jak my się zachowamy, dopóki nie będziemy w danej sytuacji. A jeżeli ciężko pracujesz, robisz coś z pasją, z ogromnym żarem w sercu, a do tego masz owoce, również te materialne, to kusi. Oj, to kochani, bardzo mocno kusi. I naprawdę warto się zatrzymywać i zadawać sobie to pytanie. Kurczę, no, czy ja za dużo nie tracę na to? Tak? I to nie jest tak, że jestem teraz skończony hipokrytą, bo obecnie jestem też mega jakoś bardzo zajęty, ale właśnie chodzi o to, że ja pracuję w jednej pracy na etacie i tutaj przy tym kanale i jeszcze parę innych rzeczy i dlatego to wszystko tak chcę ułożyć, żeby docelowo też między innymi pracować z domu, tak?
żeby jednak tej pracy było też mniej troszkę. I teraz ten etap przejściowy dużo mnie kosztuje, ale to nie jest tak, że ja będę tak robił cały czas, bo mi się wydaje, że ja jestem w ogóle leniwy i po prostu chcę tak sobie życie ułożyć, żeby pracować mniej. I tu, kochani, warto pamiętać o tym też w momencie, kiedy trzeźwiejesz, kiedy zaczynasz żyć od nowa, układać sobie to życie. Warto jednak, nawet po kilku latach, bo spokojnie to takie zmiany przychodzą niekiedy naprawdę w bardzo długim czasie, a niekiedy dość krótko się je udaje wprowadzić. Bo to są głównie nawyki i pewne takie schematy, na których my działamy z automatu, a jest tego po prostu cała masa. Żeby jednak też polepszając swoje życie materialne, bo to jest ważne, przecież nie oszukujmy się. To nie jest tak, że forsa nie jest ważna. Oczywiście, że jest. Już to wiele razy powtarzałem, tak? Że co, jeżeli ktoś uważa, że forsa nie jest ważna, to zobaczymy, kiedy będzie potrzebował z dzieciakami do lekarza iść, czy zapłacić rachunki. No, zobaczymy, jak wtedy jego filozofia się będzie kupy trzymała. No. Ale nie jest oczywiście najważniejsza. I warto sobie po prostu to ustawiać, układać tak, żeby pracować jednak mniej niż więcej. Ja pracowałem kiedyś po 10-12 godzin, to było dla mnie normalne i byłem przyzwyczajony. Mówię teraz tak o pracach takich, wiecie, normalnych, nie o tym, co robiłem poza robotą, w sensie nawet budowy domu. I było to dla mnie normalne. W momencie, kiedy ja się przestawiłem na 8 godzin, to powrót do tych 10-12 jest dla mnie wręcz niewyobrażalny, poważnie. Bo wiecie, no do dobrego się idzie szybko przyzwyczaić. Ale to nie jest tak oczywiście, że mam więcej czasu, bo ja po prostu więcej innych rzeczy robię. Tak jak mówiłem, jest to etap przejściowy teraz, mam nadzieję, w tym, co chcę robić w najbliższych latach i jak myślę już potem zawsze, no, a jak będzie, to się okaże. Warto, kochanie, wychodzić z takiego założenia, że jeżeli chcesz zarabiać więcej, to podnosić swoją wartość, podnosić swoje kwalifikacje, a nie pracować więcej, ok? Bo to nie jest sztuka robić po 12 godzin i zarobić 4000 zł. No oczywiście, no, ja wiem, że 4000 zł to już jest ładna karabka, no to jest kupa forsy. Ale jakim kosztem? No 12 godzin w robocie? To jest takie trochę słabe, nie? Tak myślę. To trzeba, kurczę, no wiedzieć, co jest warte, za co. A znowu co? Cisnąć tyle, żeby sobie kupić różne gadżety, jakieś pierdoły. Zrobimy sobie taki film za tydzień, świąteczny poradnik zakupowy. Przy okazji czytelni, myślę, będzie bardzo fajny, dlatego nie będę tego tematu już tutaj rozwijał. A jeżeli oglądasz ten film, to poszukaj, bo wiecie, chodzi o czas, kiedy kto ogląda to. A jeżeli oglądasz to poszukaj koniecznie tego filmu, świąteczny poradnik zakupowy. Tam znajdziesz więcej informacji na ten temat, co warto, czego nie warto, jeżeli chodzi o forsę. Tutaj chciałbym jeszcze tylko poruszyć jeden temat, bo żyjemy w takim przekonaniu, żebyśmy chcieli więcej dla naszych dzieci. Żeby nasze dzieci miały lepiej niż my. Co to jest? Ja z dwójką rodzeństwa, czyli nas było trójka, plus rodzice, czyli było nas pięciu. Wychowaliśmy się na 40, tam chyba 8 metrach kwadratowych w dwóch pokojach. No. W telewizji były 3 kanały, ja teraz wcale telewizji nie mam. I wszyscy jakoś wyrośli na fajnych, szczęśliwych, ułożonych ludzi. No, pomijam mnie w tym wypadku, bo ja dopiero teraz gdzieś się poskładam, znaczy no poskładanie się parę lat temu ładnych, ale no, to jest dłuższa historia, dlaczego taka czarna owca ze mnie. Nieistotne teraz. Zostawmy to. Żeby nasze dzieci miały lepiej niż my. No co to ma być, kochani? Ja jako, mam nadzieję, przyszły pedagog, mówię z pełną odpowiedzialnością, że nie, absolutnie. Dzieciaki potrzebują przede wszystkim kochających się rodziców i najlepiej jeszcze rodzeństwa. No wiem, no nie zawsze to wszystko jest możliwe, ale na ile jesteśmy w stanie im to dać, to starajmy się dać właśnie dzieciakom, tak? A nie po prostu kolejne gadżety, zabawki kosztem tego, co, że rodziców kółko w domu nie ma. No nie do końca tak jest, no. Co zresztą było też potwierdzone badaniami różnymi, że dzieci, które miały tam w wieku chyba do 4 albo do 6 lat, do 4 chyba, miały do zabawy masę różnych wypasionych zabawek i takich byle jakich, to najchętniej bawiły się drewnianą łychą. No, po prostu, zwyczajnie. Długo by o tym gadać, myślę, że za tydzień ten temat troszkę bardziej poruszę przy świątecznym poradniku zakupowym. Tak więc pamiętaj, jeżeli
rozwijasz się zawodowo, super, nie? Ale zawsze musisz wiedzieć, co płacić za to, bo to nie jest tak, że manna leci z nieba, zawsze coś się za to płaci. I jeżeli chcesz osiągać sukcesy finansowe jakieś, gdzieś to rozkręca się, ja nie jestem, broń Boże, specjalistą od poradników finansowych, bo ja nie jestem majętny, zacznijmy od tego. Chociaż jakoś myślę, radzę sobie, no, tak powiem. W każdym bądź razie nie sztuką jest pracować od rana do nocy, żeby zarabiać dobre pieniądze. Staraj się jednak iść w kierunku rozwoju osobistego, rozwoju swoich kwalifikacji, podnoszeniu nawet własnego poczucia, podnoszeniu poczucia własnej wartości. Bo czasami mamy ogromne talenty, niesamowite zdolności, a kiedy przychodzi, bo to jest też bardzo trudne, ja miałem masę trudności z tym, ale takie, przepraszam, że żyję, przepraszam, że tyle chcę skasować, nie? Ceńmy się, kochani, ceńmy się. Oczywiście nie w oderwaniu od rzeczywistości, ale ceńmy się. Po to, żeby nie pracować tyle, żeby nie cisnąć tyle, no. Po prostu. A tak poza tym to, jeżeli chodzi też o pracę, to jest co, masę czasu tracimy na zapychacze, tak? Bo możesz na przykład być 8 godzin w pracy, a wrócić do domu i kolejne 4 godziny spędzić przed telewizorem albo w internecie, no. Będziesz żałował, mówię ci, że będziesz tego żałował. To niczego dobrego nie prowadzi. Byleby zabić czas. Jak ja to słyszę, co to ma znaczyć? Zabić czas. Czas to jest jedna z niewielu wartości, o które naprawdę warto dbać, które warto rozwijać. Bo wszystko inne można gdzieś nabywać i w tym czasie rozwijać i tym wszystkim dysponować. I to przede wszystkim o czas trzeba dbać, a nie zabić czas. Boże. Dobra, lecimy do kolejnego punkciku. Żałuję, że nie miałem odwagi wyrażać swoich uczuć. No, jest też taki punkt, zacznijmy od tego w ogóle, czym są uczucia. Bo ja to kiedyś czułem się albo dobrze, albo chujowo, za przeproszeniem. No i tak było, no po prostu, kompletnie. No, dla mnie miłość równała się z seksem i nie rozumiałem, jak można kochać bliskich, mamę, tatę, no co wy, kurczę, przyjaciół swoich, no jak, nie? W terapii się nauczyłem w ogóle określać swoje uczucia i my sobie też tutaj na kanale zrobimy w przyszłym roku dzienniczki uczuć i tak konkretnie to postaramy się jakoś przerobić, przepracować, opisać, określić, bo jest to niezwykle istotne. Z tego wynika masa różnych rzeczy, tak? Też w momencie, kiedy będziesz odważniejszy, jakby będziesz starał się swoje uczucia wyrażać, określać, będzie ci łatwiej jakby zachować pierwszy punkt, czyli nie godzić się na życie dla innych, a też na życie dla siebie, po prostu, okej? Okay? Bo będzie ci łatwiej też przez to odmówić. Z uczuciami my mamy problem od dzieciaka, no bo od dzieciaka słyszymy, wiecie, przestań się tak zachowywać, przestań biegać, przestań skakać, przestań trzodzić, bo w ogóle masakra, będziesz ubrudzony, będziesz spocony, będziesz jeszcze nie wiadomo jaki, za cicho, za głośno i w kółko, po prostu do dzieciaków gadamy i takie rzeczy też żeśmy słyszeli. Wiecie co, ja tak sobie myślę, kochani, mając trójkę dzieci, że dziecko idealne to by było chyba takie po prostu stojące w rogu z kijem przymocowanym do pleców i z plastrem na ustach, no po prostu. Kurczę, no to są dzieciaki, ja też często o tym zapominam, chociaż teraz zaczynam jakoś się na tym wszystkim łapać i pozwalam na trochę więcej. Jak ja sobie przypomnę, co ja robiłem jako dziecko, to w ogóle szkoda gadać, nie? Dajmy tym dzieciakom żyć, po prostu. Później też może będzie, i oczywiście w granicach rozsądku. Nie jakieś tam bezstresowe wychowanie, bo to jest w ogóle druga skrajność i bzdura, która do niczego dobrego nie prowadzi. Ale na luzie, no. Ostatnio moja córka, ostatnio latem, czyli już parę miesięcy temu, miała zabawę na podwórku. Taki dołek wykopany z wodą, gliniasta ziemia, no to wiadomo, co tam był zasyw, nie? Po prostu tylko głowa była czysta, a reszta była przepełniona, zawalona na maksa błotem. Całkowicie. Tam nawet nie było widać koloru ciuchów, co tam jest pod spodem, nie? No, wypłukałem ją szlauchem, ciuchy poszły do śmieci. Takie, wiecie, no, brudniejsze, gorsze do noszenia tutaj wokół domu. I tyle, no, po prostu. A ona ten dzień będzie podejrzewała, pamiętała, może i do końca życia. Warto tak dzieciakom czasami takie coś dawać. Oczywiście, jak ona by mi codziennie ze szkoły przychodziła w ten sposób, no to bez jaj, ale wiecie, o co chodzi. Wyrażanie swoich uczuć jest niezwykle, niezwykle istotne.
dużo łatwiej, dużo lepiej się po prostu nam żyje. Jeżeli nie wyrażasz swoich uczuć, tłamisz je w sobie, jakoś no, nie okazujesz ich w żaden sposób, to tak jakbyś sobie kamieni do worka dokładał. Jest ci coraz ciężej, coraz trudniej, coraz gorzej. No to się dobrze nie może skończyć, posłuchaj. Od tego się mogą rozwinąć choroby. Jeżeli żyjesz w chronicznym stresie, który też powstaje od tłumienia swoich uczuć, to proszę Ciebie, możesz sobie narobić bagna, bo jeżeli żyjesz właśnie w takim stresie, Twój układ odpornościowy sypie się na amen. A jeżeli układ odpornościowy Ci się sypie, no to po prostu wszystkie choróbska łapiesz. I może być tak, że to jest oczywiście no takie, wiecie, no daleko idące myślenie, ale posłuchaj, przyczynowo-skutkowo może być tak, że rozkręci Ci się jakaś choroba, czy rozwinie nawet rak, z tego powodu, że nie mówisz mężowi, żeby zbierał skarpetki z podłogi albo żeby wkładał talerze do zmywarki. Rozumiesz? To jest taki przykład. Ale kurczę, no pomyśl o tym. Bo naprawdę to jest konieczne, żeby te swoje uczucia i emocje wyrażać. To jest trudne. I najpierw trzeba umieć je określać. Ale kurczę, no masz czas, który możesz właśnie przeznaczyć na to, a nie na obejrzenie 5486 odcinka serialu, no, w którym się tak się nic nie dzieje od 3000 odcinków po prostu. Chyba tyle do tych uczuć. Aha, jeszcze taki zadaniowy przykład podam Wam, że od 10 lat niespełna z żoną mamy coś takiego, że nie idziemy spać, jeżeli jesteśmy skłóceni i są niezmyte naczynia. I teraz tak, no z tymi niezmytymi naczyniami to tak nie do końca. Większość ląduje w zmywarce i powiedzmy ok. Natomiast nie było takiej sytuacji od niemal 10 lat, żebyśmy kiedykolwiek położyli się spać skłóceni. Lekko obrażeni na siebie, lekko wkurzeni ok. Ale nie w takiej sytuacji, żebyśmy po prostu, wiecie, jakieś ciche dni mieli czy coś. Nie. Zawsze temat był wyjaśniony. Raz, że pozwalało to nasze ciśnienie regulować na bieżąco. Dwa, gdzieś rano bym nie wstał wkurzony i nie pieprznął drzwiami, mam to wszystko gdzieś, nie warto nie pić po prostu. Czyli gdzieś dla mojej osoby było to też bardzo istotne. No i tyle, no, po prostu. Także wiecie, no, ja mam trudniej, bo kto zrozumie kobietę, no, po prostu. Ale od 14 lat dość szybko za sobą tęsknimy i myślę, że to jest też jeden z tych powodów, no, o których teraz powiedziałem, żeby jednak gadać o tych swoich uczuciach. Po to mamy język. A nie, domyślać się, że ktoś inny się domyśli. Masakra. Dobra, lecimy dalej. Żałuję, że nie pozostałem w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi. Te punkty tak właściwie wynikają jedne z drugich, nie? I tutaj znowu. Właśnie. No, co tu dużo gadać? Pomyśl. Kiedy ostatnio spotkałeś się ze swoją, nie wiem, rodziną, przyjaciółmi, znajomymi? Tak, gdzieś posiedzieć, pogadać. Po prostu, no. Gdzie wyszedłeś kiedy z domu gdzieś do kogoś, żeby kogoś odwiedzić, zobaczyć, no, posiedzieć? No trochę słabo, co? Ja wiem, bo wszyscy nie mamy czasu. No i tu znowu wychodzimy do tego punktu wcześniej. Ale nie masz dlaczego czasu, bo nie wiem, no masz rodzinę, jesteś na takim etapie gdzieś rozwoju swojej kariery czy innych rzeczach, że faktycznie nie masz czasu? Czy po prostu siedzisz przed telewizorem albo w pracy po 12-14 godzin? No. Te punkty wynikają, kochanie, jedne z drugich i warto naprawdę ten kontakt utrzymywać ze znajomymi, chociaż z jakąś grupką, no. To jest taki trochę paradoks, bo żyjemy w czasach, gdzie jest Facebook i mamy po prostu setki albo tysiące znajomych na swoich profilach. Sam mam dość sporą grupę, ale tak naprawdę kiedy żeśmy z częścią z nich rozmawiali ostatni raz na żywo? No właśnie, bieda, co? No. Może być trochę słabo. Warto, naprawdę, warto gdzieś też o to dbać, bo ja nie miałem wszystkich chorób świata, ale trochę się w szpitalach należałem. Ksiądz Kaczkowski też mówił, że prowadzący hospicjum, w ogóle niesamowita postać, niestety no, już nie żyje, mówił, że ludzie w hospicjum cierpią ogólnie, ale najbardziej cierpią ci samotni. To jest straszne, no, kiedy kurczę umierasz z dala od bliskich. Jakichkolwiek, znajomych, przyjaciół, rodziny. To jest masakra jakaś. Ja mówię, kiedy ja miałem te akcje, że myślałem, że zejdę, ja byłem wtedy też sam. To jest nie do opisania, co ja po prostu wtedy czułem. No,
tak, że dbaj o tych znajomych, dbaj o tych bliskich. My tutaj w tej kwestii też często jesteśmy roszczeniowi, no bo ani się do mnie nie odezwie, ani kontaktu nie otrzymuje, ani nic, nie? A weź, że kurde, ten telefon i ty zadzwoń, no. Wiesz, możesz wyjść z założenia, że akurat on też tak myśli. O, dlaczego on tak ma myśleć? Nie, bo to ja powiem. Koniec. Dość. Nie ma. Bierzesz telefon i dzwonisz, no. I tu znowu, no, nic się samo nie zadzieje. I szkoda by było, żebyś ten film obejrzał, wcisnął łapkę w górę czy w dół i na ten koniec, nie? No, fajnie byłoby jednak coś tam w życie wprowadzić. Weź telefon, zadzwoń do kogoś bliskiego, czy do kogoś, z kim długo nie rozmawiałeś. Pomyśl o jakiejś osobie, z którą byś chciał pogadać ze swoich znajomych. Prawdopodobnie pierwsza osoba, która przychodzi ci do głowy, jest tą osobą, z którą powinieneś pogadać. No, przy okazji wyrazić swoje uczucia, przy okazji też troszkę mniej pracować, czy zajmować się pierdołami, żeby coś innego zrobić w życiu. No po prostu warto, warto, jeszcze raz warto otaczać się ludźmi takimi fajnymi przede wszystkim też, nie? Nie jakimiś toksycznymi, no bo to wiesz, jesteś składową 5 osób, z którymi najczęściej przebywasz. Jeżeli będzie to 5 osób, które po prostu wiesz, tak siedzą, nie? Z wyciągniętą łapą panda, no dużo w twoim życiu też dobrego nie będzie, jeżeli będą tylko tacy ludzie. Warto naprawdę dbać o ludzi, którzy też zmotywują cię, którzy cię poklepią, którzy też jednak zwrócą ci uwagę na pewne błędy. No po prostu, ok? Odwiedź znajomych. Weź teraz ten telefon, zatrzymaj ten film, albo chociaż napisz sobie na kartce, z kim byś chciał pogadać w najbliższym czasie, ale potem zrób to. No. A jeżeli to robisz, to świetnie, to kontynuuj zwyczajnie, bo na wszystko musi być czas. Punkt ostatni. Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być bardziej szczęśliwym. I to jest właśnie to, od czego uzależnia swoje szczęście. Często jak słychać, cześć, co u ciebie słychać? O nic, stara bieda, nie? No cholera jasna, no. Kurczę, weź, no pomyśl, proszę. Mamy coś takiego w sobie, że nie dostałem podwyżki, nie dostałem premii, nie dostałem pochwały, nie dostałem 100 lajków tutaj pod filmem, nie dostałem jakichś tam, nie wiem, innych rzeczy i jestem smutny, nie mam powodów do radości. Nie wygrałem w totolotka, nie kupiłem nowego auta i w ogóle nie wiadomo co. Jestem smutny, z czego tu się cieszyć, nie? A chociażby z tego, że jesteś w stanie o tym myśleć, tak? Po prostu. Chociażby z tego, że jeżeli o tym myślisz, znaczy, że żyjesz. To możesz cieszyć się z tego, że dostajesz kolejny dzień życia. Jeżeli mnie oglądasz i słuchasz, to możesz się cieszyć z tego, że masz naczyń. Bo słuchaj, prąd w gniazdku to nie jest taka oczywista sprawa na świecie. My żeśmy się do tego przyzwyczaili, ale gdyby nam wyłączyć prąd na kilka dni, to byśmy mieli anarchię tu po tygodniu. No po prostu. I doceniaj to, co masz. Kurczę, no. O mojej drugiej książce, kursu realizacji marzeń, jest taki tydzień, gdzie wypisujesz każdego dnia po 30 rzeczy, które cię dobre no, spotkały w życiu. Po prostu. Byłeś miło obsłużony w sklepie. Wychodziłeś, ktoś ci mówił miłego dnia. Ty powiedziałeś komuś miłego dnia. Ktoś się odwdzięczył, uśmiechnął się. Wiesz, ile tego jest? Wiesz, w głowie nie mieści. Masz wodę w kranie, to się ciesz z tego, bo możesz sobie bieżący prysznic zrobić, no. Czy po prostu. To nie jest takie oczywiste. No. Wyobraź sobie, żebyś nie miał kanalizacji w chacie. Wielu ludzi jeszcze tak żyje. A weź teraz w tej pogodzie wyłaź na dwór. No. Ciężko, co? Ciesz się z tego, co masz. To nie chodzi o to też, żeby robić, wiesz, coś takiego, że o, nic więcej nie potrzebuję, nie? A zresztą niby czemu nie? Może być tak, że niczego więcej nie potrzebujesz i po prostu sobie żyjesz szczęśliwy. Bo po co gnać? Chodzi mi o to, żeby nie uzależniać swojego szczęścia od wielkich, spektakularnych rzeczy. Bo to jest tak też, jak my na internetach, wiecie, widzimy, czy gdzieś czytamy jakieś różne inspirujące historie, jak to ktoś wspaniale zmienił swoje życie. A to są lata i za tym idzie masa ciężkiej pracy i innych wyrzeczeń. Po prostu. No to nie jest tak, że manna leci z nieba. Dlatego i przede wszystkim takie rzeczy się nie dzieją często, no. Przecież też, no, nie masz w kółko jakichś nie wiadomo jakich wielkich spraw. Takie rzeczy zdarzają się rzadko. Trzeba naprawdę doceniać to, co się ma i cieszyć się z tego, co ma. Po prostu. Ja teraz pod filmem, w pierwszym komentarzu, przypnę go do góry, wpiszę 150 punktów do bycia szczęśliwym i wdzięcznym, które ja sobie wypisałem. Też przy okazji robienia tej całej książki. Jasne? To sobie możesz zobaczyć i poczytać o tym. Okej, no to by było to. Dobra, kochani. Czyli tak na podsumowanie. Warto gdzieś tym punktom się przyjrzeć się własnemu życiu.
Zacząć przede wszystkim wprowadzać te zmiany, no bo to od samego patrzenia się też nic nie zmieni, no niestety. I tyle, no. Powoli, powoli, małymi krokami do przodu trzymać się tego szkieletu, bo to nie zawsze się da, to jest oczywiste, ale trzymać się w miarę możliwości tego szkieletu jednak, żeby no, cieszyć się z tego, co się ma, być wdzięcznym za to, co jest. Też, żeby zmieniać, dążyć do swoich marzeń, żeby zmieniać swoje cele, tak? Żeby wyrażać swoje uczucia, mówić o nich, nie gromadzić ich, nie trzymać w sobie, tak? Żeby nie żyć własnym życiem dla kogoś innego przede wszystkim też. Słuchaj, twoje życie to twoja własność, tak? I nikt za ciebie życia twojego nie przeżyje. Nikt nie pójdzie twojej drogi w twoich buciorach. Po prostu weź się za siebie i żyj też dla siebie. No, zwyczajnie, ok? To jest niezwykle istotne. Dbaj o ten czas. No, nie siedź w robocie też nie wiadomo ile, jak długo i w kółko. No i wyjdź, spotkaj się ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną. Po prostu, tak? Myślę, że to jest naprawdę przepis taki, kurczę, na naprawdę fajne, spełnione, udane życie. Oczywiście to można rozbić na 5 milionów innych punktów jeszcze. No ale, wiesz, małymi krokami, nie? Na spokojnie. Dobra, to by było chyba na tyle. Będę kończył za tydzień, tak jak wspominałem, zrobimy sobie film Świąteczny poradnik zakupowy. Później zrobimy sobie film, jak spędzić święta bez alkoholu. A potem zobaczymy. Jest tam jeszcze tych tematów sporo. Różnych zresztą w ogóle możecie zadawać pytania w komentarzach do Q&A kolejnych, bo długo nie było. Czy do... W ogóle jakie macie pomysły na tematy, jakie rzeczy tutaj poruszać. A zresztą jest taka fajna funkcja teraz, gdzie mogę ankiety robić i w ankietach może też będę was o to pytał, no, czego chcecie, po prostu. Miłego dnia, pozdrawiam, ciepło, cześć.